Witajcie kochani, Rafał z tej strony. To jest kolejny odcinek dla początkujących osób, które jeszcze nie weszły w świat dronów, a chciałyby i rozważają to. Wiem, że takich ludzi jest naprawdę dużo i dlatego nagrywam cykl, bo otrzymuję na co dzień mnóstwo pytań. Słuchajcie, dzisiaj pytanie takie, jaki model drona kupić? Bardzo często pojawiające się pytanie i chyba najtrudniejsze, bo w dronowaniu jest trochę tak jak w jeździe samochodem czy motocyklem. W każdej branży, która się rozwija czy już rozwinęła mocno, mamy ścisłe specjalizacje i wydaje się, że mamy jeden model drona, bo widzimy taki na półce w supermarkecie, ale to nieprawda. Jest co najmniej kilkadziesiąt różnych modeli, ale też jest sporo typów. Ja postaram się przynajmniej powiedzieć o podstawowych, jak się nimi lata, jaka jest różnica i co jest dla początkujących. Są dwie drogi. Pierwsza droga, którą pójdziesz, to jest droga łatwiejsza, ale też taka bardziej uporządkowana. Jest to droga, którą przyjmiesz, jeżeli wybierzesz drona z gimbalem. Co to znaczy, że kamera jest wyposażona w gimbala i zwykle te drony mają stabilizację, czy one ci nie spadną zwykle bez powodu, potrafią zawisnąć w powietrzu i wykonasz nimi zarówno zdjęcia, jak i filmy. Można latać na boki, można latać do tyłu, do góry, w dół, łączyć te ruchy. Wszystko jest naprawdę fajnie, łatwo, przyjemnie, do tego mamy aparaturę, zwykle jest kontroler w komplecie, ładowarkę, czy jakiś kabelek przynajmniej do ładowania. Zapasowe akumulatory mogą być, ale niekoniecznie. W każdym razie to wszystko jest razem z kompletem śmigieł. Można do tego dobrać sobie akcesoria i to jest taka łatwiejsza droga. Natomiast trudniejsza droga to jest już wejście w świat, to trochę tak jak w świecie powiedzmy motocykli. Możemy sobie kupić w salonie, ale możemy też zbudować coś nowego albo kupić zbudowany przez kogoś, prawda? To nie są seryjnie modele tworzone, tylko one są budowane w sposób specjalistyczny. Oczywiście są też firmy, które budują ready to fly modele, ale mniej więcej chodzi o to, że możesz tego typu drona zbudować albo zlecić jego budowę lub kupić też gotowego. Natomiast są to modele bardziej takie DIY, czyli modele stworzone warsztatowo. Te drony nie mają tak wielu systemów, są to bardzo proste konstrukcje, można pomiędzy nimi wymieniać elementy i podzespoły, tylko trzeba posiadać znacznie większą wiedzę i świadomość tego, do czego nam służy, bo w FPV lata się w goglach i też kolejna rzecz, że występuje tutaj też podział i on jest związany też z cenami. Bo możesz kupić gotową awatę, możesz kupić gotowy DJI FPV, są takie zestawy z goglami, z aparaturą i z dronem, ale możesz też sobie kupić wszystko osobno i to wymaga trochę czasu, żeby ogarnąć, a najlepiej osoby, która cię wtajemniczy w ten cały proces. Więc są dwie drogi, albo wybieramy drogę łatwiejszą, ale ona oczywiście ma też swoje ograniczenia, tak jak powiedzmy Tesla ma swoje ograniczenia, lub też drogę taką motocrossu czy rajdów, gdzie duży współczynnik zależy od ciebie, trzeba sporo wymieniać części na bieżąco, mieć świadomość i tak dalej, rozeznać całe to hobby czy całą tą pasję i dużo więcej serca w to włożyć. Są takie dwie metody. Więc jeżeli chodzi o zakup, to wiadomo, że trzeba się zdecydować, jaki model. Najpopularniejsze modele w tej chwili, jakie są na rynku, to jest na pewno Mini 2, Mini 3 Pro, ze względu na stosunek ceny do jakości. Starsze modele, tańsze, moim zdaniem nie warto kupować, ale jak ktoś ma w okolicach 1000 zł, to może Spark albo Mini 1, prawda? DJI Mini 1 to jest też fajna alternatywa. On ma słabszy zasięg, ma troszeczkę też słabsze parametry, jeżeli chodzi o kamerę, ale mimo wszystko to już da nam namiastkę tego posiadania własnego drona. Kiedyś ten próg był znacznie wyższy, jak mieliśmy Fantomy, trzeba wydać było nawet i z 8 tysięcy na nowego drona, a teraz możesz wydać dwójkę, trójkę i już coś fajnego jest, co nagrywa przynajmniej w 4K, 30 czy 25 klatkach na sekundę. I ten obraz przy dobrych warunkach oświetleniowych jest całkiem spoko. Można zrobić sobie też zdjęcia, można zrobić sobie panoramę i tak dalej, więc te możliwości są. Ja bym powiedział, że Mini 2 jest takim sweet spot, bo on nie jest za drogi, ale jest fajny, natomiast dużo ciekawszym modelem jest Mini 3 Pro, dlatego że on ma już inteligentne tryby, takie jak śledzenie, czy ma POI, krążenie wokół obiektu, ma też utrzymywanie obiektu w kadrze, czyli spotlight, ma też szereg takich ciekawych funkcji jak ujęcia
w pionie, jeżeli chodzi o obiektyw. Ma też jasny, bardzo fajny ten obiektyw, dobrą matrycę, jak na takiego malucha. Czas lotu jest przyzwoity, zasięg i odporność na wiatr. Tu jest właściwie kompletny ten dron, plus do tego ma czujniki. Oczywiście on jest ładnie wyceniony też, dlatego że to jest świetny dron, pomimo że waży trochę więcej niż dwa sneakersy, ale odrobinę więcej, nie? I też mieści się w przedziale poniżej 250 gramów. Jeżeli podróżujesz za granicą, to często jest tak, że te obostrzenia mogą być naprawdę spore. Na przykład w Kanadzie trzeba robić licencję lub nie dla dronów, które nie musisz robić licencji dla dronów, które nie przekraczają. To jest ten jeden przedział najtańszy, o którym mówiłem, i najlżejszy. Na nie też nie trzeba zrobić specjalnych uprawnień. Już większy przedział to są drony cięższe, takie jak na przykład Mavic 3 Classic, który posiada już certyfikat, ten europejski C1, nie możesz latać w kategorii otwartej, czyli bez specjalnej licencji i nawet zarabiać, bo on waży poniżej 900 gramów. I Mavic 3 Classic, ja mam akurat tutaj Mavica 3, jest fajną alternatywą, jest oczywiście jeszcze droższy, ale ma bardzo ładną matrycę, bo ma matrycę 4/3, fajne właściwości, jeżeli chodzi o low light, i też naprawdę dobrą jakość już jak na drona składanego, kompaktowego, czyli Mavic 3 Classic jest takim podstawową wersją, bo mniejszy dron to jest R2S, ale w tym momencie trzeba pamiętać o tym, że R2S też wychodzi nam, nie będzie miał certyfikatu po okresie przejściowym, przepisy są tutaj bardzo ważne i może się okazać, że trzeba będzie latać 150 metrów od ludzi, zabudowań, bo nie będzie certyfikatu i on znajdzie się w kategorii tej A3, prawda? Więc może tak być, czy w podkategorii A3. Jeszcze nie wiemy, jak to tak naprawdę będzie. Czy przedłużą te przepisy, okres przejściowy? Na razie nie wiadomo. W każdym razie wiadomo już, jak wygląda sprawa z maluchami, jak wygląda sprawa z dronami do 900 gramów, które posiadają ten znak C. Ten ma akurat C1, prawda? Więc to jest mega istotne pod względem przepisów. I oczywiście są też cięższe maszyny, takie jak choćby Inspire. One już wymagają w ogóle innych specjalnych uprawnień, licencji i też zgłoszeń, w zależności od tego, gdzie latasz, więc to na pewno jest już bardziej złożona sprawa i to nie jest na dzisiejszy odcinek, bo jeżeli jesteś w świecie filmu na przykład i zależy ci, żeby tworzyć coś lepszą kamerą, czy nawet podwiesić swoją kamerę, powiedzmy Mini Alexę, no to w tym momencie trzeba pomyśleć o tym, żeby kupić coś takiego jak Matrix czy Alta, coś większego, może Octocopter nawet, albo Inspire'a 2 czy 3, to też są już wydatki typu kilkadziesiąt tysięcy i też jest inna masa, inne przepisy, inne pozwolenia i nie wszędzie się poleci, i też inne licencje. Natomiast jeżeli chodzi o FPV, ja bym powiedział tak, o loty w goglach. Pierwsza, najłatwiejszy próg to są loty stabilizowane w goglach, takimi dronami jak DJI FPV, który się już trochę postarzał, i też Avatom, która jest cały czas fajna i trzyma się w cenie. Avatom możesz latać albo motion controllerem, takim łanką na jedną rękę, albo normalnym kontrolerem na dwie ręce, podobnym do tego kontrolera. To jest akurat Tango, ale DJI FPV RC V2 właśnie inspirowane było na tym modelu Tango 2. To już jest fajna satysfakcja, bo tam trzeba mieć umiejętności. W tej branży, jeżeli wchodzisz w FPV, trzeba mieć umiejętności latania, trzeba je wyćwiczyć na symulatorze, poświęcić kilkadziesiąt godzin, ale wiadomo, że próg wejścia jest ostry, bardzo stromy, ale później daje ci to niesamowitą satysfakcję, bo jesteś w stanie zrobić wiele rzeczy, których nie zrobisz Maviciem, tak? Bo to są loty stabilizowane, to jest taka Tesla, a tutaj masz całkowitą wolność i możesz robić czy nurkowe, czy akrobacje, czy pętle, czy dive'y, czy podejścia ostre, czy przelecieć przez samochód, czy wlecieć do domu przez drzwi czy okno i wylecieć drzwiami i oknem drugimi. Więc wiele rzeczy można zrobić, można do samochodu, przez samochód przelecieć, można mieć większe drony, polecieć na Matterhorn, takim dronem jak Chimera na przykład, 7-calowym. Możesz latać też dłużej właśnie takimi dronami, czy nad wodą, przelatywać przez przeszkody, robić naprawdę mnóstwo rzeczy typu wirtualne wycieczki
nagrywać teledyski i to wszystko w świecie FPV. Wymaga oczywiście trochę wprawy, pracy na symulatorze, ale to nie jest tak ciężkie, jak się wydaje. Jeżeli masz kogoś, kto cię pociągnie krok po kroku, ja uważam, że wejście w FPV jest najlepsze. Ja po 7 latach latam zarówno z pasją jednym, jak i drugim modelami, dlatego że zarówno prowadzę ten kanał, jak i społeczność. Tworzymy tutaj filmy, mam też grupę rozwojową, prowadzę warsztaty online i też plenerówki robię, czasami warsztaty plenerowe, więc jest tego naprawdę dużo. I jak sobie teraz pomyślę, to jedne i drugie sprawiają mi dużą przyjemność, ale aczkolwiek loty w goglach to już jest pełne zanurzenie, tak jakbyś siedział w kokpicie tutaj samolotu i to są takie wrażenia jak Top Gun Maverick, więc na pewno docelowo ciebie na pewno też namawiam do tego, żeby spróbować FPV, ale tak choćby awatę spróbować sobie od kogoś na trochę, bo tam jest ta stabilizacja, nie trzeba super latać dobrze, żeby awatę ogarnąć, ale jeżeli chodzi o taki najpopularniejszy model, to bym powiedział Mini 2 albo Mini 3. Oczywiście są inne też marki, są marki tańsze, takie jak Xiaomi czy Hubsan, ale nie polecam ich absolutnie, bo to są słabej jakości drony, które nie mają ani w Polsce serwisu, ani wsparcia, nie tylko w Polsce, ale w Europie, bo DJI jednak ma powiedzmy serwis czy na Węgrzech, czy w Niemczech, czy w Holandii ma bazę i dużo rzeczy można zrobić tam. Jest serwis, są części zamienne, jest dostęp do pełnego wsparcia, jest customer service, więc spokojnie można sobie dać radę. I to jest chyba tyle, jeżeli chodzi o to, jak wygląda sprawa zakupu. Oczywiście nie powiedziałem jeszcze jednych rzeczy, jeszcze kolejnych rzeczy ważnych odnośnie już samego procesu zakupowego, ale powiedziałem mniej więcej, jaki dron wybrać na początek i myślę, że to jest też dobra rzecz. Nie trzeba się też bać, prawda, bo drony mają umiejętność zawisu, więc one są bardzo łatwe w obsłudze w tej chwili i te inteligentne modele, one jak najbardziej dają radę, natomiast to jest też tak trochę jak z prowadzeniem samochodu. Jeżeli nauczysz się jeździć Teslą z automatem, no to ci ciężko będzie przejść na coś, co ma manualną skrzynię biegów i gdzie trzeba robić wszystko samemu, ale to jest do ogarnięcia. Podobny proces jak z nauką jazdy samochodem. Jak wsiadasz i patrzysz na auto, to jesteś przerażony w pierwszej chwili, bo nie wiesz, co ogarnąć, jak do tego podejść, nawet nie wiesz, czego nie wiesz, ale z czasem, krok po kroku, zaczynasz jeździć po bocznych, polnych drogach, ruszanie, później jakieś zmiany biegów i tak dalej, proste manewry. Tutaj jest tak samo, to jest wszystko bardzo zbliżone. Tyle chyba, prawda? Jeżeli chcesz wejść w ten świat dronów, przygotowałem bezpłatny warsztat, czyli jak zacząć przygodę z dronem. Zachęcam cię bardzo serdecznie, bo tam pokazuję też w paru krokach, jak wybrać model, jaką wizję swoją, żeby się rozwijać, prawda? Bo to jest dziedzina, gdzie można się bardzo mocno rozwinąć, jak ktoś tylko ma chęci, siły, ochotę i trochę pieniędzy na pewno też. Aczkolwiek nie jest to takie kosztowne hobby jak motocykle, czy samoloty, czy inne tego typu rzeczy, bo raz inwestujesz i z tego korzystasz. Można sobie zrobić licencję, ale to nie są też takie koszty związane na przykład z wynajęciem hangaru czy jakiegoś pomieszczenia, paliwa i tak dalej, jak jest w przypadku samochodów czy motocykli, czy w przypadku samolotu, tak, że jeszcze do tego przeglądy obowiązkowe są i tak dalej. Słuchajcie, dzięki za uwagę, wszystkiego dobrego życzę i trzymam kciuki za rozwój, a my widzimy się w kolejnym epizodzie, także z tego cyklu. Do zobaczenia, cześć!